Witam was bardzo serdecznie. To co widzicie, to jest gra Minetest, wersja 04 deweloperska 2012 roku ze stycznia 22. Już zacząłem sobie budować trochę w tym świecie i w ogóle w tym jakby uniwersum. No i chcę wam coś pokazać, chcę wam pokazać rzecz, która została dodana chyba bodajże w tej wersji. Są to przeciwnicy potwory. To są takie miśki z kulami ognia, które rozwalają nam wszystko i pożerają nam wszystko. To są bodajże pierwsi przeciwnicy, których spotkałem. Obecnie widzieli oni mój dom. Mój domek, który sobie wybudowałem. Z wieżą. Moja wieża właśnie, jak widzicie, została zaatakowana przez jednego, przez dwóch. Oni rzucają takie ogniste kule. Namierzają nas przez ściany. No i obecnie mój domek został lekko zdewastowany, ponieważ jak widzicie, wieża dostała bodajże chyba jedną kulą. O, tam jest jeden na dachu. Właśnie mój domek tonie, tak trzeba to powiedzieć, ponieważ tu lała się woda. Tak bokiem. Obecnie dach został rozwalony, jak widzę, prawie całkowicie. Po jednym z nich chodzi właśnie jeden z przedstawicieli miśków z kulą ognistą, którą on tak nosi i strzela do nas. No jak widzicie, chodzi mi teraz po dachu, który był ze szkła i został rozwalony. Drugim problemem jest też to, że kiedy zostanie nam coś rozwalone, albo ta kula trafi w coś, to znika po prostu i nie zostają żadnej kawałeczki. No. Tak trochę wyglądał mój domek. Zdziwiło mnie, że zaczęło tutaj mi woda cieknąć, jak się okazało potem. O, będzie nas strzelał. No i dziura, widzicie? Dziura po prostu jest. Się robi. Tam miałem zejście do jaskini z taką, chciałem zrobić szklane to wszystko. Ten przeciwnik jest o tyle, nie wiem czy tak zrobiony na pałę czy jak, ponieważ no nawet tu już, aha, bo tu mi się przelewa, tu był taki taki patio, czy jak to tam to się nazywa. Po prostu jest w stanie rozwalić nam całe pomieszczenie. O, zaraz znowu będzie nas strzelał. I on nas może jest w stanie wytropić przez ścianę. Wyczuć przez ścianę. Zaraz mi rozwali wieżę widokową, która miała mi oznaczać punkt, gdzie mam się jakby udać. Jak widzę, mój domek nawiedziło dwóch tych miśków. I co jest w tym wszystkim? No, on dalej tam strzela. O, i tu jest drugi. Patrzcie na to. Oni strzelają wszędzie, w każdą stronę prawie. Teraz dopiero zauważyłem. I nie da się ich zabić. Ale i oraz też nie znikają. Lepiej, że oni walą gdzie popadnie. Jest to tyle trudno wytłumaczyć, ponieważ są to pierwsi przeciwnicy w tej grze, jakich spotkałem, a po drugie są nieobliczalni, bo oni nie znikają po nadejściu dnia, ale też nie dewastują otoczenia, jeśli chodzi z jakimś tam ustalonym porządkiem, czyli po prostu, jeśli coś im się nie podoba, jeśli mają do kochodę, będą strzelać tymi kulami. O, nie wiem po co ten misiek strzela tam w ten pagórek czy górę. Najszybciej można tych przeciwników spotkać strzelając, gdzie popadnie tak naprawdę. W jaskiniach. Mój domek jest już całkiem prawie zdewastowany, bo widzę już na przestrzał, że zrobili mi tu pieśń średniowiecza.